witam dzisiaj. Dzień kolejny jeżdżenia po świecie. Dzisiaj transport paru książek do miejscowości odległej o 200 km od mojej. Miejscowość nazywa Grenza Wylen i leży tuż nad granicą szwajcarską. Tam mam dostarczyć jedną, jedyną książkę. Potem pięć innych jest rozsianych po Schwarzwaldzie. Czyli można powiedzieć wycieczka. Nic się nie dźwiga. Można kontemplować. O. A tymczasem widoki z autobany. Jak zwykle wiele się nie dzieje. Zielone świątki dzisiaj chyba nawet. To ruch jak to zwykle. Tymczasem mamy znowu słoneczko. Po prawej to są chyba zasypane ziemią szparagi. Po lewej to samo. Jeszcze nie widać, żeby ktoś zbierał. No i pola. Jan Bad Kreuzingen. W celu mam jeszcze 56 kilosków. A potem z powrotem przez Schwarzwald. Się śmiesznie, bo nie chciałem wjeżdżać do Szwajcarii, ponieważ nie mam winiety. Teraz wylądowałem dla jaj we Francji. Nie? No, będę szukał znowu możliwości, żeby wrócić do Niemiec. Nie jest to moja wrodzona tempota umysłowa, chociaż można byłoby też myśleć w tym kierunku. Natomiast te szlaki tutaj są bardzo porypane i te państwa się przenikają nawzajem jakoś tak bardzo przedziwny sposób i dlatego będę musiał znowu wymyśleć, jak jechać dalej. No. Piknie jak na razie. Ja chcę do Schwarzwaldu. No jedziemy dalej. Z powrotem do Niemiec. Chyba. Bardzo ładny widok na Ren, taka wrota. Szeroki w tym miejscu. O, można się pogapić chwilę. Tylko, że szalony rolnik zajął całą ulicę. Nie można go w żaden sposób wyprzedzić. Postanowiłem ponapawać się otoczeniem. Jest już ładnie, trochę drzewek kwitnie. Okolica też całkiem niczego sobie. Po przymusowej emigracji do Szwajcarii jestem znowu w Rzeszy i mogę sobie tutaj cieszyć się jazdą z prędkością 25 km na godzinę. Mimo, że można 70, no ale szalony rolnik niestety nie zamierza nikogo przepuścić. To jedziemy. Taka sobie dróżka podmiejska. Diabli wiedzą gdzie. In einem Kilometer links abbiegen.
ale teraz jak to się mówi, Schwarzwaldem w górę, Schwarzwaldem w dół. Nie wiem, czy to jest akurat droga na skróty, niemniej bardziej interesujące nie znalazłem. Chwila przerwy nad rzeczką. 250 km zrobione, jeszcze pewnie zostało tyle samo. Tiry zasuwają, osobówki też. No tu można sobie poskakać, jakby ktoś chciał. No, tak skokiem tygrysim na mordkę w dół. Zatem pogoda git, cieplutko. Tu nie ma na co narzekać nawet. Tutaj mi coś wyglądające na elektrownię atomową. Jest daleka, z bliska też może być elektrownia atomowa. Okolica Dogern, można będzie sprawdzić, czy naprawdę to jest to, co myślę, że to jest to. Na jakimś przeklętym skrzyżowaniu w Waldshuttingen można oszaleć. Wszystko rusza się strasznie powoli. Nie chcę jechać dalej. Jazdy po Schwarzwaldzie, po krętych, pięknych trasach. Czasami aż za piknych. Czasem strzyknęło w uszach, znaczy jesteśmy wyżej niż 1 metr nad poziomem morza.
teraz do domu. Jeszcze tylko 212 km i będziemy w chacie. W tej chwili już mam zrobione 326, że się uzbiera troszeczkę tego latania dzisiaj. Muszę dojechać do autostrady, nie będę się ciągnął przez wioseczki i miasteczka, bo to będzie kosztowało zbyt dużo czasu. Więc wyjechałem z St. Brazien i jadę teraz w kierunku autostrady. Póki co w Schwarzwaldzie, jak można zobaczyć, też jeszcze szaro, a kwiatki nielicznie wystające to tu, to tam w miastach, to jest zwykła demo version, to są zasadzone przez służby różnego rodzaju. Jakie kwiatki, takie służby, albo odwrotnie może. A w górkach jeszcze śnieg. I 24 marca mamy dzisiaj, proszę Państwa. Raj dla motocyklistów. Niestety czasem trzeba zmienić bieg, żeby się w ogóle wdrapać. Musiało nieźle tutaj sypać, skoro jeszcze o tej porze tyle śniegu leży.
testować z filmowaniem. Prawdziwa zima w zasadzie. Grześko. Można byłoby pójść na sanki, tylko nie mam. To takie rzucenie okiem na okolice. Ażurowy tunelek taki. Zbliżamy się do Freiburga. No jeszcze jakieś godzina 40 minut. I będziemy z powrotem w domu, jak wszystko dobrze pójdzie.